Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 19 listopada w sobotę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 20, a wersety od 27 do 40. Posłuchajmy tej Ewangelii. Przyszło do Jeszui kilku cdukim, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I postawiło mu szejlem. Rabbi, Mosze napisał nam, że jeśli mężczyzna umrze, pozostawiając żonę, lecz bez dzieci, to jego brat musi wziąć tę żonę i mieć dzieci, aby zachować ród tego mężczyzny. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął sobie żonę i umarł bezdzietnie. Również drugi. I trzeci ją wzięli i tak wszystkich siedmiu, ale wszyscy oni zmarli, nie pozostawiwszy dzieci. W końcu umarła również ta kobieta. Podczas zmartwychwstania, czyją żoną będzie? Bo wszystkich siedmiu miało ją za żonę. Jeszua powiedział im, w obecnym wieku ludzie zawierają małżeństwa, lecz ci, których uznano za godnych wieku przyszłego, i powstania z martwych nie zawierają małżeństw, bo już nie umierają. Jako dzieci z martwych wstania są jak aniołowie, w istocie są dziećmi Boga. Lecz nawet Mosze pokazał, że umarli powstają we fragmencie o krzaku, kiedy nazywa Adonai Bogiem Abrahama, Bogiem Iczaka i Bogiem Jaakowa. A Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Dla Niego wszyscy są żywi. Niektórzy nauczyciele Tory odrzekli, dobrze powiedziane, Rabbi, bo nie ośmielali się już więcej zadawać Mu szejli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Ukochani, znowu wraca nam ta Ewangelia. Ona już była jakiś czas temu, zupełnie niedawno. I dzisiaj znowu. Myślę, że dlatego, że jest to ważny temat. Temat zmartwychwstania. Tu na początku usłyszeliśmy, że przyszli do Jezusa cdukim, czyli oczywiście saduceusze, i oni twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Dlatego zadali mu tą taką z ich punktu widzenia to pytanie takie podchwytliwe, o tej żonie, która miała siedmiu mężów. Ale skupmy się na samym fakcie zmartwychwstania. Bo są ludzie, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Również pośród nas, chodzących na tym świecie, gdzieś tam, których spotykamy, nie wierzą w zmartwychwstanie. No i jesteśmy my, którzy, tak jak Jezus powiedział, jako dzieci zmartwychwstania, jesteśmy dziećmi Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Tak wierzymy. Zmartwychwstanie, kiedy tak się mu przyjrzymy, zastanowimy i może trochę dotkniemy, to ten fakt zmienia, diametralnie musi zmienić całe nasze myślenie, całe nasze życie. Bo jeśli zmartwychwstajemy, to znaczy, że to, co tu się dzieje, to jest jakimś maluteńkim preludium do tego, co będzie właśnie w chwili śmierci, a więc jednocześnie w chwili zmartwychwstania. Wczoraj akurat jedna nastolatka, dziewczyna, zadała mi pytanie, proszę księdza, czy ludzie źli też zmartwychwstaną? Oczywiście, że tak. Wszyscy zmartwychwstaniemy. Wtedy powiedziałem, przypomniałem jej, fragment z Ewangelii według świętego Jana, w którym Jezus mówi, że przy końcu świata jedni zmartwychwstaną do życia wiecznego, drudzy zmartwychwstaną na potępienie. Tak powiedział Jezus. A więc ten fakt zmartwychwstania jest, moi drodzy, dzisiaj tak może właśnie go nie widzimy go tak w pełni, dlatego że kiedy człowiek umiera, idziemy na cmentarz, zanosimy martwe ciało i wydaje nam się, że
właściwie to koniec. Owszem, koniec historii na tej ziemi, tego człowieka, którego znaliśmy, czasami była to bardzo bliska osoba, to koniec tej historii na tej ziemi. Natomiast Jezus objawia nam, że każdy z nas jest dzieckiem Boga, a więc jest przeznaczony do wiecznej szczęśliwości w życiu z Bogiem, właśnie to, co nazywamy niebem czy Królestwem Bożym. Ale właśnie Jezus też mówi, że ci, którzy nie chcieli pójść za Nim, zmartwychwstaną do potępienia. W chwili śmierci każdy staje na sądzie Bożym. Gdybym dzisiaj umarł, to staje od razu na moim sądzie indywidualnym, tak zwanym sądzie też, inaczej mówiąc, szczegółowym. Czyli z całego mojego życia, do tego dzisiejszego 19 listopada, do tej godziny, w której umarłem, w którym przestałem żyć biologicznie, do tego momentu jakby zdaję relację, sprawę, widzę to, co się działo w całym moim życiu, jakie to przyniosło konsekwencje, skutki, moje słowa, moje myśli, moje uczynki. No i widzę pełną prawdę. Nie tylko taką prawdę, jaką ja widzę, czy mnie się wydaje, że to jest ta prawda, natomiast widzę pełną prawdę ze wszystkimi, jak powiedziałem, skutkami i konsekwencjami. I w tym samym momencie, jakby w tym momencie sądu, jestem już skazany, czy jakby no przeznaczony do wieczności z Bogiem albo z szatanem. Czyli mówimy o piekle albo niebie. Tutaj oczywiście, jeśli mówimy o niebie i nie o odpokutowanych grzechach, nie nieprzebaczonych, bo to jest coś innego. Przebaczone grzechy muszą być, czyli stan łaski uświęcającej. Natomiast, czy żal doskonały, w którym umieraliśmy. Natomiast nieodpokutowane grzechy powodują to, że jeszcze być może właśnie wtedy trzeba oczyścić to wszystko i to się nazywa właśnie czyśćcem. Natomiast ci, którzy zostają jakby w tym danym momencie, w tej chwili, trudno nam tu jest jakby cokolwiek mówić, bo my ciągle żyjemy w poczuciu czasu, ale jakby to jest jedna chwila. Sąd i przeznaczenie. Niebo albo piekło. Niebo albo piekło. I tam jesteśmy my, jako duch nieśmiertelny, dusza nieśmiertelna. Ciało zostaje złożone do grobu i ciało czeka na moment paruzji, a więc tego ostatniego, drugiego przyjścia Jezusa, czym mówimy też inaczej końca świata. Przy końcu świata ciało łączy się z powrotem z duszą, ale to już jest ciało, które już nigdy nie będzie mogło umrzeć. Ciało to, które trafi do nieba, złączy się z tą duszą nieśmiertelną, czyli ze mną, który zostałem już osądzony i przeznaczony do życia w raju, do życia z Bogiem. To ciało wtedy jakby łączy się podczas paruzji i w wieczności już tam przebywa na zawsze, ciesząc się pełnią właśnie tej obecności Boga, czyli szczęścia. I odwrotnie właśnie, ciała również zmartwychwstaną dla tych przeklętych, potępionych, tych wiecznie nieszczęśliwych, rozpaczających z powodu utraty szczęścia wiecznego. Moi kochani, może tak trochę katechizmowo wybrzmiała ta dzisiejsza nasza tutaj lekcja, czy może to nasze spotkanie, ten komentarz z Pismem Świętym. Katechizmowo, ale widzę, że wielokrotnie, zwłaszcza też młodzi ludzie, nie mamy na ten temat jakiejś takiej wiedzy. Albo jej nie zdobyliśmy, albo po prostu gdzieś zignorowaliśmy. Jest to bardzo ważne, dlatego że o ten jeden wyraz zmartwychwstanie naprawdę toczy się ogromny bój na tej ziemi. Tutaj na tej ziemi. To na tej ziemi jakby z jednej strony trochę zasługujemy na zmartwychwstanie, ale z drugiej strony, jeśli sobie właśnie uświadomimy, czym jest zmartwychwstanie, to uczynimy wszystko, aby
być człowiekiem jak najbardziej podobnym do Boga, do Jezusa, do Maryi, do świętych, no i by całym swoim sercem być wdzięcznym za to, że Bóg przeznaczył każdego z nas, bo Pan Bóg nie wymyślił piekła. To najpierw demon sam się skazał na piekło, a potem ci ludzie, którzy tego piekła chcieli dobrowolnie, dlatego że nie chcieli przyjąć Boga. Że nie chcieli przyjąć Boga, że nie chcą Boga, nie chcą Go w takim właśnie wymiarze, w jakim nam się objawił przez Pismo Święte, przez Słowo Boże. Więc nie chcieli przyjąć Jego woli, Jego woli. To, co też w którymś momencie w Słowie Bożym Jezus powiedział, że nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, czyli do nieba, czyli do tego zmartwychwstania dla życia wiecznego w szczęściu. Nie każdy, ale ci, którzy pełnili wolę mojego Ojca. My znamy tą wolę, jaka ona jest. By być człowiekiem pobożnym, to znaczy myśleć po Bożemu, szukać tej myśli po Bożemu na modlitwie, by szukać woli Boga, a potem jakby konsekwentnie to drugie przykazanie miłości, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Przebaczaj mu, kochaj go, pomagaj mu. Czyli ta cała taka jakby miłość związana z tym światem, z tymi ludźmi. Ale w pierwszym przykazaniu Jezus mówi, będziesz miłował Pana Boga swojego całym swoim sercem. Jeśli człowiek nie miłuje Boga, bo miłuje wszystko inne oprócz Boga, a przypomnijmy sobie miłość, to czas. Miłość to czas. Jeśli ktoś ma czas, to znaczy, że kocha. Jeśli ktoś nie ma czasu dla swoich dzieci, to znaczy, że zapętlił się w tej może nawet już nieco chorej miłości. Albo to już nie jest miłość. Jeśli nie mam czasu dla tych, co kocham i nie mam czasu dla Boga, to nie mówmy o miłości. A też na sądzie Bożym, jak mówi wielu świętych, będziemy sądzeni z miłości. Nie z tego, co uczyniliśmy pod wpływem strachu, czy jakiegoś jeszcze może jakiejś kalkulacji, ale z miłości. Dlatego się przygotowujmy do tego zmartwychwstania. Bo byli, są i będą ludzie, którzy jak ci saduceusze, cdukim, nie wierzą w zmartwychwstanie. I dlatego oni będą żyli i narzucali nam swoją mentalność, mentalność człowieka niewierzącego. A bardzo szybko skończy się ten świat, to nasze życie i wtedy rozpoczyna się, rozpościera się przed nami nieogarniony, nieograniczony świat. Warto do tego świata dążyć ze wszystkich sił przez miłość. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam pięknego dnia. Dzisiaj sobota. Niech Matka Boża będzie też w sposób szczególny w waszych modlitwach i sercu. Z Bogiem.